No i mamy zespół BGS Krybełchaty. Zwycięzcy klubowych mistrzostw świata Trentino, Matej Kaziński. Tak, dziękuję swoją kibicom za dobry doping. Dzisiaj te nasze, te dwie grupy włoskich kibiców i nasza stworzyły odpowiednią atmosferę, odpowiednią do tego turnieju. A to Lajbol i oczywiście. Jednak więcej przegrani mimo wszystko. Zenit Kazań. To jest zespół, który też miał prawo liczyć na walkę o główne trofeum. Bełchatów pokrzyżował im plan. No kto wie, czy to wczoraj nie było jedno chyba z najlepszych spotkań, jeśli nie najlepsze, Zenita Kazań z PGS Krąbełchatów. Tak, Zenit również stoczył dobry pojedynek z włoskim zespołem. To był ciężki, taki długi, intensywny mecz. Wiele setów kończonych z minimalną różnicą punktową. No ale to dzisiaj wszystko już historia. Najlepszym zespołem byli Włosi i oni wygrali tę imprezę. No już byśmy chcieli też zobaczyć na podium wszystkie zespoły. نبدأ مع توزيع جوائز أفضل اللاعبين في هذه البطولة. We start now with the award distribution for best players in this tournament. A najpierw najlepsi gracze tego turnieju. No więc to nas the też... Best Spiker Award goes to Matti Kaziński. Najlepszy atakujący. From Toronto team. Matej Kaziński. Tak, no jeśli chodzi o skuteczność, to na pewno w dzisiejszym pojedynku bardzo podreperował swoją The award will swoje be presented by Mr. Abdelhadi Ghazali, FIVB board member, accompanied by Mr. Hassan El Mulla, member of organizing committee. Tak, to ci panowie, którzy będą wręczać tę nagrodę Matejowi Kazińskiemu, który został najlepszym atakującym turnieju. Kibice włoscy, no i tutaj cała drużyna oczywiście uradowana. No podejrzewam, że gdyby to wygrała Skra Wojtek, to tutaj mógłby najlepszym atakującym zostać Bartek Kurek. Ale poczekajmy, bo no Bartek właśnie. Kurek ma absolutnie realne szanse na zdobycie nagrody najlepiej punktującego, najwięcej punktującego. Best blocker. Najlepszy blokujący. Goes to Marcin Mużdżunok. No proszę, Marcin Mużdżunok, najlepiej blokujący zawodnik turnieju. Mamy akcenty, na pewno nasi zawodnicy będą tutaj w głównych rolach, bo przecież doszli aż do finału, grając dobry turniej. FIVB board member, accompanied with Mr. Abdelrahman Dosari, member of organizing committee. Komitet organizacyjny, panowie wymieniani z imienia i nazwiska, właśnie ci będą wręczać Marcinowi Mużdżunkowi nagrodę za dla najlepiej blokującego siatkarza tego turnieju. To zawsze są bardzo miłe. Oczywiście to jest gra tak bardzo zespołowa, że zawodnicy generalnie rzadko przywiązują wielką wagę, ale jednak docenienie indywidualne, wyróżnienia też są bardzo sympatyczne. Miła pamiątka. A teraz polscy kibice odezwali się, wiwatując na cześć Marcina Mużdżunka. The Best Server Award goes to Osmani Juan Torrena. Juan Torrena, Osmani Juan Torrena, najlepiej zagrywający zawodnik turnieju. Myślę, że te nagrody już wynikają ze czysto statystycznego obserwacji zapisów tego turnieju. No, zawodnik, który dysponuje niesamowitą skocznością. A i to przy serwie potrafił wykorzystać. No, zawodnik taki po przejściach, prawda, który odczekał tą dwuletnią nieszczęsną karencję. No, tak, po ucieczce, nazwijmy to. Oczywiście opuścił swój kraj. Jak większość zawodników. Wiemy, co się dzieje dalej na Kubie i niestety nie mógł dwa lata grać. No, Włosi wzięli go do siebie. Myślę, że teraz będzie im spłacał ten dług. No, wielka gwiazda na pewno.
Tak, wielka szkoda byłoby, żeby zniknął w ogóle z... I to Wojtek nie jest ten kubański, to już nie jest ten kubański styl gry. On już bardziej zeuropeizowany, ale to tylko świadczy na jego korzyść. Zdecydowanie tak, zawodnik, który na pewno wzmocnił ten zespół. Najlepszy libero. Alexey Verbov, number 7, number 16, sorry. From Zenit Kazan team. Zenit Kazan, no oczywiście libero reprezentacji Rosji. Znakomity zawodnik. Myślę, że tutaj już nie ma co dalej o tym graczu mówić. Wszyscy go znają, cały świat go zna. Jeden z najlepszych libero na świecie, bez wątpienia. Żadna niespodzianka. Ten zawodnik prawie w każdych zawodach mógłby kandydować do takiej nagrody. Nie widzieliśmy tego zawodnika na dużych imprezach, żeby nie schodził poniżej jakiegoś poziomu. Tak, tak zawsze trzymał. Absolutnie. No zobaczymy. Presented by Mr. Mohamed Habib, member of rules of the game in FIVB, accompanied by Mr. Ahmed Al-Hashimi, Al-Hashimi Group. Tak, zrobiła sobie Federacja Katarska, no myślę, takie dodatkowe uhonorowanie swoich działaczy. No i tak po części to chyba sponsorów. Patrząc na tych panów, takie nieodparte mam wrażenie, że to oni decydują o tych nagrodach finansowych. No a ten mały chłopczyk to pewnie przyszły sponsor. Tak, on już ma zapisane tam część tego królestwa i tej ropy, która jest ich udziałem. No, poczekajmy na dalsze nagrody. To jest najlepszy libero. Alexey Verbov. The best sitter award rozgrywający. Rafael Vieira de Oliveira, number 7 from Toronto team. Rafael. No i trzeba się z tym zgodzić faktycznie. Dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz. Na tyle, co rozgrywający mogą tutaj popracować i pokazać swoją klasę. O wiele większą klasę na pewno pokażą, jeszcze grając w normalnym systemie siatkarskim. Pełne nazwisko Rafael Vieira de Oliveira. No tu przynajmniej wiemy, kto idzie wręczać nagrodę, Tomek. No wybitny trener, no właśnie, amerykański Jack Hill. No to już można powiedzieć postać. No kapitalna postać, tak jest. Odpowiada dzisiaj za szkolenie dalej w amerykańskiej federacji. No co by nie mówić, i współtwórca tej pierwszej największych osiągnięć amerykańskiej siatkówki, a teraz tak, z Kiralim, jest z Timosem. Tak, no dalej jest, myślę, jednym z najważniejszych ludzi w ich federacji i rok 2008, no złotymi zgłoskami zapisała amerykańska siatkówka. No i wielu ciekawych amerykańskich nowych graczy pojawiło się, widzieliśmy to już w Lidze Światowej i pewnie oni będą potwierdzać swoją... The best scorer award goes to Bartosz Kurek. No właśnie, Bartek Kurek, najlepiej punktujący zawodnik. Tak, Bartosz, bardzo dobry turniej, kapitalnie grał w tych czterech pojedynkach. Dzisiaj troszeczkę więcej błędów, ale ta ilość akcji wykonywanych w bardzo trudnych momentach, to jest naprawdę chłopak, który jego talent i rozwój tego talentu, no widzimy. Philippe Blain, od mistrzostw Europy. Trener reprezentacji Francji, bardzo znajoma postać. Bartek Kurek. Najlepiej punktującym zawodnikiem do dzisiejszego spotkania. Do tego spotkania miał 95 punktów. Myślę, że dzisiaj 15 dołożył. Można by to sprawdzić, ale zostawmy to. Jest nagroda, cieszymy się wspólnie. Piękna pamiątka i naprawdę zasłużenie. Grał bardzo dużo, grał bardzo dobrze i w trudnych momentach. No i wreszcie MVP. Matej Kaziski. No to jest pokłosie i decyzja chyba nastąpiła dzisiaj. Matej Kaziski. No wielkie wyróżnienie dla tego siatkarza. Nie pierwsze. No znakomita postać. On ciągle utrzymuje się w dobrej formie. Myślę, że w trochę gorszej był jednak na Mistrzostwach Europy. No, to akurat nas bardzo nie martwiło, zdecydowanie. No, są lepsze i gorsze okresy gry, każdy zawodnik, ale to jest zawodnik o niesamowitym potencjale fizycznym, który absolutnie potrafi wykorzystać. No i będzie trzeba z tym zawodnikiem, nasi zawodnicy jeszcze nie raz będą rywalizować.